Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tu Paula z kanału Training Fitness i dzisiaj zapraszam Was na przepis na bardzo sycącą wegańską zupę toskańską. Jest to zupa na bazie pomidorów z puszki, oczywiście można w sezonie użyć też świeżych pomidorów. Do tego mamy koncentrat pomidorowy, ugotowana fasola z puszki lub z słoika w takiej zalewie. Do tego marchewka, cukinia, czerwona cebula, czosnek, jarmuż, podsmażymy warzywka na oliwie z oliwek, a z przypraw dodamy sól morską, oregano, pieprz i polecam Wam serdecznie do tej zupy albo pomidory suszone lub zioła toskańskie i świeżą bazylię. Ja dzisiaj niestety nie mam świeżej bazylii, więc posłużę się taką suszoną. Pamiętajcie, że jak zwykle wszystkie składniki i kaloryczność dania znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Jednak w przypadku warzyw nie musicie być aż tak bardzo skrupulatni, dlatego że zawierają one bardzo mało kalorii. Także teraz zabieram się do przygotowania warzyw i zaczynamy robić naszą zupę. Ok, zabieram się teraz za czosnek. Mam tutaj dwa ząbki, przycisnę je przez praskę, od razu dodaję do cebuli, dlatego że i tak razem podsmażamy je na oliwie. I na koniec przygotuję sobie jeszcze jarmuż. Jeśli nie macie jarmużu, możecie użyć również liści szpinaku. Natomiast go wrzucamy już na sam koniec, kiedy zupa jest gotowa. Usuwamy te grube pędy i używamy samych liści. Ok, słuchajcie, włączamy teraz duże grzanie w garnku. Najlepiej, gdybyście użyli takiego garnka właśnie z powłoką teflonową, nieprzywierającą. I dajemy teraz dwie łyżki oliwy. I podsmażymy na tym cebulkę i czosnek. Oczywiście jak zwykle uważamy, żeby nam się czosnek nie przypalił. Chcemy poprzez to podgrzanie warzyw wydobyć ich aromat, ale one nie muszą od razu, wiecie, się już zrobić, dlatego że będziemy zalewać to wodą, później sokiem z pomidoru, więc to wszystko się jeszcze ugotuje. Ok, troszeczkę nam już się cebula z czosnkiem podsmażyły, dlatego teraz dodam marchewkę i tak samo króciutko podsmażam. Dajemy teraz pomidory z puszki. Jeśli używacie świeżych pomidorów, to proponuję je podgrzać razem z cebulką i czosnkiem na oliwie. Ok, do tego gotowana fasola. Nakładamy fasolę razem z tą zalewą, w której ona jest, w puszce czy w słoiku. Wszystko dokładnie mieszamy. Ok, dodajemy teraz około litra wrzątku. Można też użyć bulionu warzywnego, jeśli taki macie. Ale jeśli nie chcemy zwiększać kaloryczności, to pamiętajcie, że nie dodajemy bulionu na przykład drobiowego czy wołowego. Ok, teraz dodajemy cukinię, która już się tutaj troszeczkę przemyciła z marchewką, ale to nic. Koncentrat pomidorowy. 90 gramów, to jest około takie 3 czubate łyżki. I przyprawy, tutaj oczywiście dostosujcie to do swoich gustów. Ja użyję na oko sól morska. I wymieszam dzisiaj zioła toskańskie z suszonymi pomidorami. Teraz jeszcze tylko odrobinka oregano, dlatego że ono już było w poprzednich przyprawach w ziołach toskańskich i troszeczkę pieprzu. Jeśli chcielibyście, żeby ta zupa była bardziej pikantna, to można oczywiście dodać chili, pieprz cayenne. I teraz, moi drodzy, przykrywamy całość, zostawiamy na takim średnim ogniu i na koniec pozostanie nam już tylko dorzucenie jarmużu. Ok, słuchajcie, warzywa już zmiękły, dlatego teraz
dodamy odrobinkę bazylii. Tak jak mówiłam, najlepsza jest świeża bazylia i jeśli takiej używacie, to ją dodajcie już na samym końcu przed podaniem. Natomiast tą suszoną musimy troszeczkę wcześniej. Ok. I do tego jarmuż lub szpinak, tylko żeby liście się zaparzyły. I na takim bardzo, bardzo małym ogniu zostawimy to pod przykryciem jeszcze na około 2 minutki. Ok, zupa jest już gotowa, więc teraz nalewamy do miseczek. Dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie zupy, jaka zupa jest Wasza ulubiona i czy chcecie więcej przepisów właśnie na takie niskokaloryczne zupki. Ok, i tak wygląda efekt końcowy. Bardzo dziękuję Wam za dziś. Zostawcie koniecznie kciuki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowościami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!